Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Cześć, witaj. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Wracają do Warszawy upały. W tej chwili 27 stopni, tak pi razy drzwi. Piękne słońce. W zasadzie sam środek wakacji. Tak. Aktorzy o tej porze są na wakacjach, czy pracują? No, pracują. Niektórzy są na wakacjach, niektórzy pracują. Ja pracuję, bardzo się cieszę z tego powodu, że pracuję, bo praca w zawodzie aktora to nie jest taka wcale oczywista rzecz. Więc mimo upałów i różnych innych trudności pracuję i no i fajnie, cieszę się z tego. Państwa i moim gościem jest Arek Smoleński, aktor i człowiek orkiestra, ponieważ przed programem troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie aktywności, w jakich aktywnościach bierzesz udział i co przed tobą, więc jesteś człowiekiem niesamowicie zajętym i też szalenie zdolnym. Oj, bardzo dziękuję. Takie zdolne chłopaki z Przasnysza. Z Przasnysza, dokładnie, bo my też tu z Kasią poruszyliśmy temat przed nagraniem, że Kasia też lubi bywać, drodzy Państwo, w Przasnyszu. Tak, ja zadebiutowałam w czerwcu i poznałam tam cudownych ludzi, zostałam cudownie ugoszczona i od tamtej pory mam sentyment, więc od razu się polubiliśmy tak, z Arkiem. Czyli poznałaś tą słynną przasnyską, mazowiecką gościnność. Cudownie. Masz dobre wspomnienia, to się cieszę, to jestem dumny. Jak najbardziej. Przasnysz. No to w takim razie, jak ta wakacyjna praca w tej chwili wygląda? Praca wewnętrzna Arka Smoleńskiego i praca zewnętrzna również. Jest kilka teraz takich projektów, które realizuję. No, takim pierwszym, takim najgłówniejszym jest serialem Jak Miłość. Wszedłem teraz do obsady serialu W rytmie serca. No jest kabaret Polewka, z którym przygotowujemy teraz dosyć odważny, mocny projekt i będziemy starali się na jesieni wejść na swój kanał na YouTubie z pewną taką dosyć odważną propozycją. Tajemniczo brzmi. Nie będę więcej nic zdradzał, bo jesteśmy w trakcie realizacji zdjęć do tego projektu. Mam nadzieję, My z kabaretem szukamy tak naprawdę swojej tożsamości trochę kabaretowej i satyrycznej. Tak. I mamy nadzieję i tak czujemy, że ten proces teraz realizacji właśnie prowadzi nas do osiągnięcia tej tożsamości, tej naszej takiej, tego znaku rozpoznawczego, tej oryginalności w żarcie, który jest tak naprawdę trudny. W ogóle rozśmieszenie publiczności podobno jest dużo trudniejsze niż spowodowanie u niej wzruszenia. Macie jakiś patent na rozśmieszanie? Mnie to zawsze ciekawiło, jak wyglądają prace nad scenariuszem do kabaretu, bo o jakimś pierwiastku spontaniczności możemy mówić, ale przecież to jest tak naprawdę spontaniczność kontrolowana. Jak wy pracujecie? Wiesz co, no to jest bardzo trudne. Mój dziadek mawiał, że najlepszy żart to taki, z którego śmieją się wszyscy. I wcale nie miał na myśli dotarcie do najbardziej opornych na ten rodzaj jakby żartu, przekazu czy formy zabawy, rozrywki. Tylko mówił o takim żarcie, który nikogo nie obraża, o żarcie, który nie dzieli. W dzisiejszych czasach, w naszych czasach, teraz, dzisiaj, w Polsce, to jest bardzo ważne, żeby tego nie robić i my staramy się no dawać to odbicie takie, w taki przystępny, zabawny sposób, nie wytykając, nie ośmieszając, nie ukierunkowywać świadomości widza w konkretną stronę, bo żeby nie wprowadzać jakiejś polityki czy jakiejś takiej manipulacji. I żeby ta satyra nie była zbyt paląca. Tak, dokładnie. Jest to nam zupełnie niepotrzebne teraz. Mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w których wszyscy musimy złapać głęboki oddech. Tak, tlen się przyda zdecydowanie. Tak, prawda? I to się staje. Ten oddech łapiemy. I to jest bardzo pocieszające. No i my też z kabaretem wchodzimy w takie bardzo rejony absurdalne, abstrakcyjne, które bardziej uruchamiają wyobraźnię, tak, niż prowokują do logicznego myślenia w którąś tam ze stron. A to też jest jakaś forma być może autoterapii narodowej, której potrzebujemy, po
prostu rozwój wyobraźni i jej pobudzanie, prawda? Mam wrażenie, że my mamy tej wyobraźni wszyscy bardzo, bardzo dużo. Ja uważam w ogóle, że Polacy są naprawdę zdolnym, bardzo sprytnym i mądrym narodem. I bardzo cierpliwym. Być może to z tej takiej nadmiernej cierpliwości rodzą się różne jakieś takie nieporozumienia później, ale ta w ogóle podczas występu wyjazdu zauważyliśmy, że właśnie ludzie uwielbiają te abstrakcyjne, absurdalne takie poczucie humoru. Monty Python. Taki Monty Python. To ludzie chcą na chwilę zapomnieć o tym takim realnym życiu i tych realnych sytuacjach. Rzeczywistości na co dzień mają dosyć. Tak, więc myślę, że to jest, że to będzie ta przyszłość taka polskiego kabaretu w ogóle. Ale czy Państwo dobrze słyszeli? Tylko u nas w NUR tak pozytywne słowa o Polsce, o Polakach i o polskiej wyobraźni. Ja uwielbiam ten kraj, jestem Polakiem, jestem z jego dumny. Dlaczego miałbym o nim mówić źle? Ja w ogóle nie lubię wytykania, wiesz. Jesteśmy przebodźcowani ostatnio negatywnymi raczej komunikatami, dlatego tak się zachłysnęłam. Ale z tego, co mówisz, to sposób, w jaki traktujecie kabaret Polewka, to jest coś w rodzaju misji. Nieść odbiorcom oderwanie od rzeczywistości, trochę jakieś takie doznanie terapeutyczne. A jeszcze przed programem rozmawialiśmy o tym, że bardzo podobną rolę w Polsce pełnią seriale, a przecież tak, seriale też. To też twój żywioł. Od jakiegoś czasu tak. A właśnie. I to tak, zdaje się, że to tak była dla ciebie trampolina taka do dalszej kariery i dzięki serialom stałeś się tak bardzo rozpoznawalny. Tak, no mówimy tu o roli Bartka w M jak Miłość, roli takiej bardzo zauważalnej, bo to jest to był taki bohater, który na początku mocno nabroił, no, a potem to te losy scenarzyści pokierowali. I właśnie i to też jest fajne, że tak chętnie oglądany serial jak M jak Miłość bierze też taką odpowiedzialność, wiesz, producent, współproducenci, scenarzyści biorą odpowiedzialność za taką misję edukacyjną też, prawda? Bo widzimy nagle bohatera, który, kiedy została podjęta decyzja o rozbudowaniu perspektywy tego bohatera, też miałem kilka takich rozmów, w których mówiliśmy o tym, że moim zadaniem jakby jest, jak największe uprawdopodobnienie postaci w sposób niebanalny, tak, żeby w perspektywie widz zauważył ten element, w którym miłość i dobro przywraca tego złamanego chłopaka do normalnego życia w rodzinie, w miłości. I to jest ta fajna odpowiedzialność, którą bierze na siebie na przykład M jak Miłość. To jest fajne, bo oczywiście serial musi mieć różnego rodzaju zakręty, teraz bardzo chętnie oglądane wątki sensacyjne, to buduje dynamikę, to buduje pewne napięcie w serialu i widz chętnie śledzi wtedy takie losy bohatera. Ale generalnie w perspektywie postać jest rozbudowana tak, że wygrywa dobro, że pokazuje jakby że warto walczyć o siebie, nie warto się poddawać, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. To jest bardzo ważne, wiesz, bo w tych 8 milionach widzów jest bardzo spora część, z tego co się zorientowałem po nawet swoich social mediach. Bardzo duża część młodych ludzi, takich wiesz, od 12-13 roku życia w górę, którzy nie są tak zorientowani w świecie jak nasze ciocie, mamy czy babcie, które oglądają ten serial. Także myślę, że to jest fajne i że i to jest okej. Chciałam ci przerwać, ale tak ładnie się rozwinąłeś, że postanowiłam się jednak w cień usunąć, ale jednakowoż zapytam. Mówiłeś o rzeczywistości serialowej, o tym, że miłość, dobro wygrywają. To jest ci też bliskie w życiu codziennym? Też w to wierzysz? Czy uciekasz w rolę i w roli tego szukasz, bo na przykład tego na co dzień wokół siebie nie zauważasz? Czy odwrotnie? Nie, no zauważam. Wiesz, nie da się... nie mógłbym chyba zagrać takiej roli, gdybym nie zauważał na co dzień też, wiesz, no, jakby...
Poza serialem staram się żyć normalnie, w miarę chyba takim no normalnym, niekoniecznie, bo czasem... normalnym człowiekiem. Okej, okej, okay, no ja wiesz, nie życiu, w życiu chyba najważniejsza jest ta walka, każdy z nas to ma, że tak naprawdę walczy o to dobro w tym świecie, który nas otacza, który pędzi niesamowicie teraz. I ważne, żeby z tej drogi nie schodzić, czyli podejmować ciągle tą walkę. No wiesz, te zawody też artystyczne mają to do siebie, że jakby cały czas trzeba zauważać, trzeba się zachwycać czymś pięknym, czymś dobrym, żeby mieć punkty odniesienia jak najfajniejsze. Podprowadzam cię trochę, może cię trochę podpuszczam, dlatego że wcześniej rozmawialiśmy o czymś na kształt działalności charytatywnej i pracy z dziećmi, więc to jest taki kolejny obszar działania, w którym realizuje się Arek Smoleński, więc to jest rzeczywiście taka stroboskopowa osobowość w takim razie. I dlatego zapytałam cię trochę o wartości, zdaje się, w co wierzysz i co warto robić i w czym warto się realizować. Bo show biznes nie zawsze jest utożsamiany z tym, co dobre, najlepsze w ludziach. No, show biznes rządzi się swoimi prawami. Jest w dzisiejszym świecie tak, że jest mnóstwo ludzi, którzy, wiesz, no po prostu chcą być pokazywani na szklanym ekranie. Ja tego nie oceniam. Mam to szczęście, że uczestniczę w takich projektach, które są czymś więcej i z tego bardzo się cieszę. Oprócz tego, bo wspomniałaś o dzieciach. Rzeczywiście. Ostatnio jeździłem, spotykałem się z dzieciakami w różnych miejscach, w Warszawie i poza Warszawą, żeby opowiedzieć im o zawodzie aktora, o tym, jak to wygląda, jak różnego rodzaju zabawy robiłem z nimi. I to też jest bardzo fajne i bardzo trudne jednocześnie. Dzieci są takim katalizatorem, wiesz, to po prostu tam... Każdy fałszywy ruch jest od razu filtrowany. I ekranem LED, dlatego że tak, wszystko dokładnie. Widać. Wszystko widać w powiększeniu. Dokładnie, dokładnie. Miałam jeszcze zapytać o to, jakie aktywności tam z nimi podejmowałeś, ale może o jeszcze jedno, bo zdaje się, że niedługo kończy się nam czas, ale jeszcze jedna przestrzeń twojej aktywności jest ciekawa, a mianowicie underground filmowy. Jesteś w trakcie współpracy takiej, czy szukasz? Jak to wygląda? Bardzo dobre rzeczy uważam dzieją się teraz w świecie filmowym. Mianowicie mamy dostęp do coraz nowszych technologii, które kiedyś były niedostępne z powodu ceny, no, z powodów finansowych. Teraz młodzi ludzie, którzy kochają kino, są w stanie realizować etiudy studenckie, etiudy filmowe, autorskie. Ja bardzo dużo takich etiudów zrobiłem, cały czas gdzieś współpracuję albo ze studentami reżyserii, czy to z Łodzi, czy z Warszawy, albo z ludźmi, którzy po prostu mają ochotę coś nakręcić i mają wielką pasję do tego. I bardzo dużo się dzieje w tym undergroundzie takim filmowym polskim. I to też jest taka rzecz warta uwagi, myślę. Czyli pod tym względem jesteś do wzięcia z tego, co zdążę. Jestem, tak, pewnie. Zapraszam, będę wdzięczny wręcz. A skoro rozmawialiśmy o dzieciach, to ja ci zadam pytanie z perspektywy dziecka. A po co się zostaje aktorem? Wiesz co, u mnie to się wzięło z jakiejś potrzeby wygłupu na początku, zwrócenia na siebie chęci uwagi, z jakiegoś takiego, nie wiem, no... Wiesz, mnie się bardzo... Ja chodziłem do szkoły wiejskiej, gdzie było nas 10 w klasie, 8 chłopców, 2 dziewczynki. Wymarzona sytuacja dla pedagoga. Wymarzona sytuacja dla pedagoga, żeby stworzyć z tego klasę autorską. Tak. I wiesz, i dzięki kapitanie, temu obstawialiśmy po prostu wszystkie apele, wszystkie akademie w szkole, wszystkie te fajne dni matki, dzień dziecka, górnika, dzień chłopca, górnika i tak dalej. Przygotowywaliśmy różne przedstawienia. No i ja gdzieś tam od tej pierwszej klasy byłem obsadzany w takich rolach, wiesz, zabawnych i mnie się bardzo, bardzo spodobała ta interakcja z publicznością, już tamtą, tą szkolną.
zauważyłem, że potrafię wywołać jakąś reakcję wśród ludzi, będąc na scenie, gdzie na początku byłem dzieckiem trochę nieśmiałym i wstydliwym. I gdzieś to pokonywanie własnych jakichś takich nieśmiałości. To mi pozwoliło na bycie bezczelnym, co mi się bardzo spodobało też. Aha. Chyba. Wiesz, tak, bezczelnym w takim dobrym rozumieniu tego tak, słowa. Tak, tak. No i też to jest jakiś sposób na przekraczanie samego siebie, na sprawdzanie, prawda? No wiesz, to do któregoś momentu jest zabawa, potem u mnie to była zabawa do momentu, kiedy dostałem się do Akademii Teatralnej, gdzie zaczęła się tak naprawdę ciężka zabawa, bardzo intensywny trening nad aktorstwem dramatycznym. Mhm. I to już jest takie trochę głębsze wchodzenie w siebie, szukanie środków wyrazu, które są jakościowe, niebanalne i właściwie tam świętej pamięci Zbigniew Zapasiewicz kiedyś powiedział mi na takich konsultacjach, że Akademia właściwie odkryje przed tobą świat wiecznego poszukiwania. Jak to jest takie wieczne poszukiwanie tych środków wyrazu, które bo każdy projekt jest inny, konwencja czy to spektaklu, czy serialu, czy filmu, konwencja gry też w każdym projekcie tak. jest inna, więc dopasowanie się do tego i wypełnienie tego środkami aktorskimi jest też, też inne, więc jakby to jest ciągłe to poszukiwanie. Zapasiewicz nazwał to męką i zgadzam się z nimi, ale jest w tym też oczywiście dużo zabawy i takiej satysfakcji. No bo jest ciągły rozwój. To jest ciągły rozwój. Tak, to rozszerzenie takiego emocjonalnego diapazonu powoduje ciągłe uwrażliwianie się, co daje ci coraz większą świadomość o ludziach, o świecie, o zjawiskach międzyludzkich. Okay, jak pracujesz na wrażliwości, to musisz się jeszcze jakoś chronić. To co robi Arek, żeby wzmacniać swój pancerz nosorożca? Wiesz co, najczęściej wyjeżdżam na wieś do Przasnysza, cudownie. Do swoich rodziców. Tam jadę z tatą gdzieś na pole, na łąki, robimy spacer, rozmawiamy sobie i to mnie odreagowuje najbardziej jakby. Nie ma, to jest trudne w ogóle, to jest temat też XXI wieku, jak artyści, bo wiesz, potrzeba jakby, zmieniają się konwencje. Teraz publiczność oczekuje bardzo wyraźnego, autentycznego grania ze środka. To jest szukanie na bardzo wrażliwych płaszczyznach własnej emocjonalności i to się odbija potem, kiedy wracasz do domu i gasną te wszystkie światła, kamery się wyłączają i zostajesz gdzieś sam. Nie wiem, chyba nie ma na to złotego środka. No, jeżeli aktor decyduje się wejść głęboko i to jest jakaś decyzja trochę egoistyczna, trochę wynikająca z próżności i z chęci udowodnienia sobie i widowni tego, że się potrafi, że się chce i czy nawet nie, po prostu z takich artystycznych też powódek jakościowych, no to musi liczyć się z tym, że to potem też się trochę odbije gdzieś psychicznie na nim. No zalecam terapeutów chyba, bo to jest, wiesz, to jest chyba ważne, żeby dbać o to zdrowie psychiczne w tym pędzącym, podkreślam jeszcze raz, świecie, bo który naprawdę nie zostawia nawet sekundy na refleksję w niektórych sytuacjach. Czyli uważność na siebie, a jednocześnie otwartość i uważność na innych. Pięknie scalasz te rzadkie umiejętności. Dziękuję ci bardzo. Za trzy najbliższe lata gdzie się widzisz? Za trzy najbliższe lata? Nie mam pojęcia. Wiesz, ja jakby trochę mam wrażenie dorosłem i wiesz, nie mam takich już jakichś takich bardzo... Ja się cieszę z tego, co jest, wiesz? Jakby biorę odpowiedzialność za dzień dzisiejszy i z tego jakby, wiesz, bo nie wiem, o co pytasz, czy o jakieś ambicje aktorskie, wiesz, to fajnie byłoby dalej... Z tego, co mówisz, to u ciebie aktorstwo jest sprzężone z rozwojem wewnętrznym, więc to chyba, tak jak Chaplin mówił, że praca oznacza życie, a ja bardzo kocham życie, więc... No tak. No mam nadzieję, że będę pracował,
nad sobą i nad swoim aktorstwem, które jest moją wielką pasją i naprawdę chciałbym się w tym rozwijać. No i bardzo ważna w tym jest propozycje, które padają. Więc mam nadzieję, że dalej będą takie propozycje padać w moim kierunku. No i mam nadzieję, że to moje dziecko, ten kabaret Polewka na jesieni po prostu rozkwitnie i będziemy w stanie zaproponować Państwu coś naprawdę fajnego. Jestem dobrej myśli i czuję, że właśnie tak będzie. Życzę Ci tego z całego serca i taką oto terapeutyczną rozmowę udało nam się w NUR przeprowadzić z Arkiem Smoleńskim. Mam nadzieję, że Państwo ten zen odczuli w porze obiadowej. Tak, to był taki przyjemny lunch. Przyjemny lunch, tak, prawda? Nakarmiliśmy się filozofią. Bardzo ja również bardzo cała przyjemność Państwa po mojej pozdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia.